startujemy z dużym świętem literatury, jak co roku o tej porze w Krakowie. Cały Kraków żyje książką. Przed nami blisko 200 wydarzeń. A nawet więcej, bo samych towarzyszących 80. Wydarzenia w księgarniach, wydarzenia w bibliotekach, wydarzenia w całym mieście. Można przychodzić, czytać książki, spotykać się z twórcami literackimi. No i oczywiście niesamowita niespodzianka, bo gościem festiwalu będzie Olga Tokarczuk. Więc już w sobotę będziemy wyczekiwać Olgi i rozmawiać z nią. Gdzie jeszcze nie wiemy, ale szukamy takiego dobrego miejsca, żeby wszyscy się pomieścili. Ten festiwal został doceniony. Byliśmy z organizatorami tego festiwalu w Brukseli na nadzwyczajnym posiedzeniu organizacji Federacji Europa dla Festiwali, Festiwale dla Europy. Został doceniony dwiema nagrodami. Pierwsza to jest nagroda publiczności tych festiwali, a drugą nagrodę, którą otrzymał, to bardzo prestiżowe wyróżnienie, bo przyznane przez kapitułę wybitnych jurorów, dyrektorów europejskich festiwali, m.in. Berlinale czy Biennale Wenecji, i został nagrodzony za wysoką jakość programowania, za działania na rzecz porozumienia europejskiego i promocji europejskich wartości. Dojrzewają owoce wieloletniego procesu starania się o tytuł Miasta Literatura, a później takiego cierpliwego, konsekwentnego realizowania tego programu. To uznanie przychodzi i tu w Polsce, i ze świata, i to dla nas prawdziwa satysfakcja. Wydaje się, że każdy wie, czym jest rzeczywistość. Tymczasem, gdyby zapytać, każdy miałby kłopot z powiedzeniem, czym ona jest. Z tego wyciągamy wniosek, że nie ma jednej rzeczywistości, ale jest ich wiele. Na festiwalu staramy się powiedzieć, co to znaczy, że literatura jest rzeczywistością, że literatura odnosi się do rzeczywistości, że literatura kreuje rzeczywistość, że literatura ma wpływ na rzeczywistość. Właściwie za każdym razem, kiedy mówimy o literaturze, w ukryciu mamy kwestię rzeczywistości. Z tego ukrycia na festiwalu chcemy ją wyciągnąć, naświetlić z wielu punktów widzenia, omówić wieloma różnymi językami, zaprosić do rozmowy o niej wielu pisarzy z Polski i ze świata.